Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Bogata oferta opałów, w tym rewelacyjny ekogroszek EcoRed oraz szeroki wybór drewna kominkowego. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Trzeciego listopada, środa, Paulina Sadowska-Owczarek. Serdecznie Państwa witam i zapraszam na magazyn miejski, a na początek skrót najważniejszych wydarzeń. Wsparcie dla OSP i sołtysów. Dodatek za swoją gotowość do służby w wysokości 500 zł. Złośliwość i głupota tej ustawy polega na tym, że oto pan marszałek sugeruje, żeby te właśnie wypłaty były robione z budżetu centralnego. Co dalej z napisem? Jakie oznakowanie? Zadaniem miasta jest w przyszłości, nawet jeśli mieszkańcy nie wybiorą, żeby jednak ujednolicić wszędzie. Tysiąc złotych dla sołtysów i 500 złotych dla strażaków ochotników plus 20 złotych dodatku do emerytury dla tych drugich. Taką propozycję złożyło Polskie Stronnictwo Ludowe, które mówi, że skoro można wspierać za gotowość do akcji członków Wojsk Obrony Terytorialnej, to tym bardziej w budżecie państwa powinny znaleźć się pieniądze dla formacji OSP, które działają od lat. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, że na takie wydatki pieniędzy nie ma. Strażacy ochotnicy za czynny udział w akcjach ratunkowych mieliby dostawać po 20 zł miesięcznie więcej do emerytury. Obok tego dodatku PSL proponuje także 500 zł dla członków formacji. W sytuacji, kiedy za taką gotowość mają otrzymywać wynagrodzenie ochotnicy, którzy mają należeć do tworzonej przez ministra Macierewicza obrony terytorialnej, no to myślę, że ochotnicy strażacy nie są niczym gorsi, a wręcz odwrotnie. Oni już od wielu, wielu lat pracują i działają na rzecz społeczności lokalnych, często narażając swoje życie i mienie. Kolejna propozycja PSL dotyczy sołtysów. Projekt, który złożyli ludowcy, ma wzmocnić pozycję sołtysa. Dodatkowo pełniący te funkcje mieliby dostawać wynagrodzenie. Projekt, który przygotowało PSL, ma za zadanie przede wszystkim uregulowanie kompetencji sołtysa i wzmocnienie ich roli, również poprzez takie dodatkowe wynagrodzenie dla sołtysa w wysokości 1000 zł. Myślę, że to jest bardzo dobra propozycja, dlatego że ci ludzie często społecznie przepracowują wiele, wiele godzin. Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowało w tej sprawie projekt obywatelski. Ma nadzieję, że ten zostanie poddany pod ocenę, a w budżecie państwa znajdą się pieniądze nie tylko dla członków powstających Wojsk Obrony Terytorialnej, ale też dla mających bogatą historię ochotniczych straży pożarnych i wpisanych w krajobraz polskiej wsi sołtysów. Jednak nadzieję już teraz studzi Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który do propozycji ludowców odniósł się na konferencji podsumowującej rok rządów jego partii. Poseł PiS uznał go za nielogiczny i tu cytat, głupi. Istota jest potrzebna. Nikt nie neguje bardzo ciężkiej pracy sołtysów, strażaków, ochotników, których mamy jak gdyby cały czas w gotowości na wyciągnięcie ręki. Jeżeli coś, nie daj Boże, się dzieje, przede wszystkim na terenach wiejskich, oni są w gotowości. Złośliwość i głupota tej ustawy polega na tym, że oto pan marszałek sugeruje, żeby te właśnie wypłaty były robione z budżetu centralnego. Ja jako były samorządowiec chciałbym przypomnieć panu marszałkowi, że tymi sprawami, konkretnie tymi sprawami, zajmują się poszczególne samorządy lokalne. Dlatego, jak mówi Kaleta, wicemarszałek powinien w tej sprawie apelować do samorządów lokalnych. Legendarny i będący tematem sporu napis „Przywrócić godność prawu zostanie zabezpieczony”. Hasło na budynku Kaliskiego Sądu będzie też opatrzone tablicą informacyjną przypominającą historię jego autora, którym najprawdopodobniej był opozycjonista Bogusław Śliwa. Szyby, które mają zabezpieczyć napis, pojawią się do połowy grudnia.
Zabezpieczenie, czyli szklane płyty, ma być gotowe do 13 grudnia, daty wprowadzenia stanu wojennego. Obok napisu pojawi się także tablica informująca w języku angielskim i polskim o autorze hasła, którym był Bogusław Śliwa, prawnik działający w opozycji, oraz przypominająca historię powstania napisu. Ten pojawił się na budynku Kaliskiego Sądu w stanie wojennym. Został wykonany trudno zmywalną farbą. Słowa wielokrotnie próbowano usunąć. Ostatni raz taki pomysł pojawił się w czasie odnawiania frontu Trybunału. Wtedy zaproponowano, by napis zdjąć i umieścić w muzeum, a w jego miejsce ulokować tablicę pamiątkową. Od początku propozycję negował poseł Jan Mosiński, wtedy przewodniczący NSZZ Solidarność, któremu udało się powstrzymać przeniesienie oryginału. Teraz także na wniosek posła Prawa i Sprawiedliwości pojawi się zabezpieczenie. Prace sfinansuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Ratusz opracował projekt oznakowań składających się na system informacji miejskiej. Chce w ten sposób uporządkować i ujednolicić tablice informacyjne z nazwami ulic, kierunkowskazy dla pieszych czy drogowskazy dla kierowców. Grafikę mają wybrać sami Kaliszanie. Przedsięwzięcie pochłonie 1 800 000 złotych i, co absurdalne i smutne, zostanie sfinansowane z puli przeznaczonej na budżety obywatelskie. Nowoczesny system informacji miejskiej to pomysł, który budził spore kontrowersje. Zadanie to powinien sfinansować ratusz, tymczasem zostało poddane pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego, a jego autorami są nie mieszkańcy, lecz urzędnicy. W ubiegłym roku w ramach drugiej edycji budżetu obywatelskiego wymianę oznakowania zaproponowano na wszystkich osiedlach. Wnioskodawcom są pracownicy urzędu, natomiast jest to też wniosek popierany przez Stowarzyszenie Wspólny Kalisz. Ostatecznie Kaliszanie zagłosowali za w 5 dzielnicach miasta. Wówczas powstało logiczne pytanie. 5 osiedli będzie miało nowoczesne oznakowanie, a reszta stare? Oznakowanie musi być przecież spójne. Prezydent zapewniał wtedy, że w takim przypadku to obowiązkiem miasta będzie ujednolicenie tablic. Chodzi o to, że jeżeli mieszkańcy wybiorą taką identyfikację, no to zadaniem miasta jest w przyszłości, nawet jeśli mieszkańcy nie wybiorą, żeby jednak ujednolicić wszędzie. I poniekąd z zadania się wywiązało. W tegorocznym głosowaniu nad budżetem obywatelskim akurat na tych osiedlach, na których rok temu inwestycja pod nazwą Nowoczesny System Oznakowania nie przeszło do realizacji, teraz znalazło się do wyboru. I oczywiście zostało zakwalifikowane do wykonania, choć gdzieniegdzie zagłosowało na niego od kilku do kilkunastu mieszkańców. Łączna wartość przedsięwzięcia przekracza w tym przypadku 1 300 000 złotych. Rok temu na ten cel z obywatelskiej puli zarezerwowano ponad 400 000 złotych. Łącznie to zatem prawie 1 800 000 złotych. Te pieniądze miały być przeznaczone na pomysły obywateli, nie urzędników, a pójdą na zadanie, które powinno zrealizować miasto z ogólnego budżetu. Miasto przygotowało właśnie wzory nowych oznakowań. O tym, jaki wzór zostanie zastosowany, zdecydują mieszkańcy. Głosy można oddawać na stronie www.simkalisz.pl. System informacji miejskiej Kalisza składać się będzie z 8 podstawowych rodzajów informacji. Tablice adresowe, tablice opisujące nazwy mostów i rzek, tablice opisujące nazwy ulic, informatory na przystankach komunikacji publicznej, kierunkowskazy dla pieszych, drogowskazy dla kierowców, tablice informacyjne duże oraz tablice informacyjne małe. Ruszyła budowa przejścia pieszo-rowerowego na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Tunel biegnący pod jezdnią umożliwi bezpieczne przemieszczanie się niezmechanizowanych użytkowników drogi szybkiego ruchu, która ma zostać oddana do użytku w połowie lipca 2017 roku. Inwestycja będzie kosztować 284 miliony złotych. Umowa na wykonanie tunelu została podpisana w poniedziałek. We wtorek ruszyła jego budowa. Dzięki inwestycji piesi i rowerzyści zyskają bezpieczne połączenie zarówno w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego, jak i Kalisza. O budowę przejścia zabiegał Piotr Kuroszczyk, wójt gminy Ostrów Wielkopolski. Koszty poniesie inwestor, w tym przypadku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przejście powstanie pod obwodnicą Ostrowa Wielkopolskiego na granicy z Czekanowem. Będzie to oświetlony tunel o długości kilku
kilkudziesięciu metrów, który połączy drogi serwisowe biegnące wzdłuż obwodnicy. Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego zrealizowana jest w 80%. Inwestycja ma zostać oddana do połowy lipca przyszłego roku. Całość kosztować będzie ponad 284 miliony złotych. Budowany odcinek drogi ekspresowej S11 będzie miał długość 13 kilometrów. Były prezydent RP Lech Wałęsa będzie gościł w Kaliszu. Z mieszkańcami spotka się 6 grudnia. Liczba miejsc jest ograniczona. Wczoraj ruszyła bezpłatna rejestracja. Na spotkanie z Wałęsą, które odbędzie się w inkubatorze przedsiębiorczości przy ulicy Częstochowskiej w Kaliszu, zapraszają Wyborcza i Komitet Obrony Demokracji. By wziąć w nim udział, trzeba zarejestrować się pod adresem widocznym teraz na pasku. Rejestracja jest bezpłatna, liczba miejsc jest ograniczona, a o wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Każda osoba wpisana na listę otrzyma e-mail z potwierdzeniem i wejściówką do samodzielnego wydruku. Wejściówkę należy zabrać na spotkanie, trzeba też pamiętać o dowodzie tożsamości. Lech Wałęsa to były prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, czołowy opozycjonista w okresie PRL-u, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący NSZZ Solidarność, laureat pokojowej Nagrody Nobla, przez tygodnik Time uznany za człowieka roku oraz za jednego ze 100 najważniejszych ludzi stulecia. Spektakl Król Lir na motywach tragedii Williama Szekspira z Poznańskiego Teatru Nowego przyjedzie do Kalisza w najbliższy poniedziałek. Wizytą aktorów ze stolicy Wielkopolski opiekują się dwie kaliskie instytucje. Przedstawienie obejrzeć można o 18.15 na deskach Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego. Natomiast Centrum Kultury i Sztuki prowadzi sprzedaż biletów oraz zaprasza o 17.00 na spotkanie w Art Cafe z asystentem literackim, który mówić będzie m.in. o postaci Króla Lira w kulturze. Wracając pamięcią do głośnego spektaklu z 1992 roku, podczas realizacji którego zmarł w Poznaniu wybitny aktor Tadeusz Łomnicki. Apodyktyczny i totalitarny Lir, król, władca absolutny i kolonizator, w obliczu zbliżającej się śmierci rozdaje swoim dzieciom wszystko, co jeszcze posiada, ślepo licząc, że w ten sposób uda mu się zachować chociaż tytuł oraz przynależne władcy przywileje. Odrzucony przez rodzinę, odarty z mienia i godności, popada jednak stopniowo w coraz większy obłęd. Czy przyszłość będzie w stanie powiedzieć o przeszłości, że zrozumiała swoje szaleństwo, uznała swoje winy? Idąc za adnotacją autora przekładu Józefa Paszkowskiego, twórcy spektaklu przenieśli jego akcję do 32 wieku naszej ery. Lir staje się dzięki temu zabiegowi fantastycznym i abstrakcyjnym studium dzisiejszej sytuacji Europy i Polski z perspektywy przeszłości. Scenariusz spektaklu oparto na motywach tragedii Król Lir Williama Szekspira, a także na wątkach pochodzących z Króla Lira Rodriga Garcia, tekstów Johanna Wolfganga von Goethego, kantat Johanna Sebastiana Bacha, twórczości Elfriede Jelinek i Gerharda Scholema oraz rozmów i improwizacji aktorskich. W przedstawieniu w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego Lira gra Aleksander Machalica, a błazna Antonina Choroszy. W gronie aktorów odnajdujemy także związanego do niedawna z kaliską sceną Szymona Mysłakowskiego. Spektakl, w którym używane są silne światła stroboskopowe, dozwolony jest dla widzów od lat 16. 31 grudnia Kaliszanie będą się bawić w rytmach disco polo. Jaki zespół wystąpi w noc sylwestrową na rynku głównym i jakie inne atrakcje będą towarzyszyć zabawie, przeczytacie Państwo oczywiście na portalu faktykaliskie.pl. Już teraz Państwa zachęcam do odwiedzania portalu i żegnam się z Państwem. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia. Wieczorem pochmurno, możliwe przejaśnienia. Termometry pokażą 7 stopni, wiatr słaby z południa. Barometry pokażą 1006 hektopaskali. Noc z przejaśnieniami, na termometrach 6 stopni. Czwartek pogodny, rano możliwe mgły. Termometry pokażą 6 stopni. Ciśnienie na poziomie 1007 hektopaskali.